mamy zgłoszenie, wypadek samochodu osobowego, samochód na boku. Prawdopodobnie w środku znajdują się osoby poszkodowane. Dowodzący działaniami dokonuje rozpoznania 360 stopni. Obchodzi samochód w koło, tak aby zobaczyć, czy nie ma jakichś wycieków, czy nie ma jakichś, nie wiem, przewodów elektrycznych, czy nie ma jakichś innych zagrożeń, czy elementów, które powodowałyby zagrożenie dla osoby poszkodowanej. Tutaj proszę zwrócić uwagę, każdy zespoł, każdy w zasadzie ratownik zastępu ma przypisaną sobie funkcję, tak? A więc widzimy ludzi, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia, widzimy ratowników technicznych, którzy przygotowują sprzęt hydrauliczny, ciężkie nożyce, narzędzia hydrauliczne, które będą później wykorzystywane w działaniach technicznych. Również widzimy rotę, która stabilizuje pojazd, tak? A więc w sytuacji pojazdu na boku, przed wejściem ratowników do środka, pojazd musi być ustabilizowany, tak aby nie przewrócił się nam w sytuacji, kiedy będziemy udzielać osoby poszkodowane. Tam proszę zwrócić uwagę, ratownicy odpowiedzialni za tą część medyczną już nawiązują kontakt z osobą poszkodowaną. Zostało potwierdzone, że w środku znajdują się dwie osoby poszkodowane. Sprawdzają ich funkcje życiowe, zapewniają komfort psychiczny, przykrywają kocem. Również jeden z pasażerów, tego nie widać, to w zasadzie kierowca pojazdu, wisi na pasach. Ta deska, którą Państwo tutaj widzicie, to jest deska, która ma podtrzymać tą osobę poszkodowaną. Ta deska oparta jest o fotel pasażera, także ten kierowca, który wisi na pasach, może w tym momencie spocząć się, no i powiedzmy być w tej pozycji bardziej komfortowo. Proszę Państwa, samochód został ustabilizowany od strony podwozia takimi elementami do szybkiej stabilizacji. Mechanicznie tego nie widać, natomiast tutaj od strony dachu klinami schodkowymi, takimi innymi elementami, które powodują, że cała konstrukcja samochodu jest bardzo stabilna. Jeden z ratowników usuwa szyby, tak, czyli będą cięte, usuwane poszczególne elementy tego pojazdu, tak żeby to się odbywało w sposób taki kontrolowany, ale przede wszystkim bezpieczny dla ratownika i dla osób poszkodowanej. Szyby są usuwane w pierwszej fazie działań. Również w tym momencie, Państwo tutaj już słyszeli, wykorzystywana jest kula szablasa, tak żeby otworzyć tą konstrukcję i stworzyć dostęp do osoby poszkodowanej, tak aby w osi kręgosłupa można ją ewakuować na zewnątrz pojazdu. W tym momencie ratownicy te działania, które podejmują, mają za zadanie stworzenie dostępu do osoby poszkodowanej, tak aby ratownicy medyczni mogli udzielić im pomocy, ustabilizować odcinek kręgosłupa szyjnego. Tam w środku już jest ratownik, tego oczywiście nie widać, ale tam w środku jest ratownik, który już opiekuje się tymi osobami poszkodowanymi w środku. Proszę Państwa, każdy ze strażaków, z ratowników musi mieć w swoim arsenale bardzo wiele różnego rodzaju technik ratowniczych, różnego rodzaju technik, które pozwalają usuwać poszczególne elementy karoserii. To, co tutaj obserwujemy, jeszcze kiedyś było traktowane jako tak zwane techniki alternatywne. Kiedyś klasyką było usuwanie drzwi, odcinanie dachu, natomiast nowoczesne konstrukcje samochodu, które są bardzo bezpieczne dla użytkowników, powodują duże wyzwania dla ekip ratowniczych. Dlatego szukamy rozwiązań, które pozwolą sobie nam poradzić właśnie z tymi bardzo mocnymi konstrukcjami samochodów. Ten samochód, który tutaj Państwo widzą, on pewnie nie stworzyłby nam wielkich problemów, gdybyśmy chcieli odciąć dach, ale my w swoim arsenale technik przygotowujemy się na bardzo mocne samochody, nie będzie na przykład możliwości przecięcia słupów poprzez stosowanie wysokotarytowej stali borowej, która czasami uniemożliwia takie cięcie. Tak jak wspomniałem, w ramach podziału ról w zastępie, w ramach zabezpieczenia miejsca zdarzenia pożarowo została postawiona gaśnica, tam z prawej strony jest linia gaśnicza, która w razie, gdyby doszło do jakiegoś zapłonu, może być użyta w każdym momencie. Z prawej strony powstaje pole medyczne, gdzie jest deska, torba medyczna, w każdej chwili gotowe do użycia. Kręgosłupa.
drewniana belka, która tutaj znajduje się na części dachu czy na słupku A, służy do tego, że dokonaliśmy podniesienia kolumny kierownicy, czyli w tym założeniu technicznym mieliśmy osobę poszkodowaną, która po pierwsze wisiała na pasach, a dwa, jej nogi zostały uwięzione przez obniżoną kolumnę kierownicą, a więc ten rozpieracz, który znajduje się na tej drewnianej desce i te łańcuchy umożliwiły nam podniesienie tej kolumny kierownicy do góry i uwolnienie nóg osoby poszkodowanej, tak aby teraz po otwarciu dachu ratownicy mogli bezpieczny dla siebie i dla osoby poszkodowanej sposób ewakuować tego kierowcę w osi kręgosłupa na zewnątrz. W międzyczasie w tym momencie mamy już osobę poszkodowaną na noszach, zostanie zabezpieczona, no i w normalnych warunkach zostałaby przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Ratownicy tutaj, proszę zwrócić uwagę, z dużą troską, taką ostrożnością zajmują się tą osobą poszkodowaną, tak aby nie powodować dodatkowych urażeń i tak, żeby ta osoba w sposób szybki i sprawny mogła zostać przekazana pogotowiu i w efekcie przetransportowana do szpitala. W tym momencie pierwszy poszkodowany jest przekazywany zespołowi ratownictwa medycznego, a reszta ratowników pracuje w tylnej części pojazdu, tak aby zrobić dostęp od tyłu i aby drugi poszkodowany, który siedzi na miejscu pasażera, mógł być w taki bezpieczny sposób ewakuowany do tyłu. Ta technika w ratownictwie technicznym zwana jest tunelowaniem i również ona koncentruje się przede wszystkim na komforcie czy bezpieczeństwie osoby poszkodowanej. Także nie przekręcamy ją w żadną stronę, tylko w osi kręgosłupa w bezpieczny sposób ewakuujemy ją z pojazdu. Podczas tych wszystkich czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia. No i mamy drugiego poszkodowanego, który szybki, sprawny i bezpieczny na wszystki sposób został ewakuowany na zewnątrz pojazdu. No i najprawdopodobniej zostanie przekazany kolejnej karetce pogotowia, która niewątpliwie tutaj w warszawskich warunkach bardzo szybko zjawiłaby się na miejscu zdarzenia w sytuacji takiej ilości poszkodowanych. Niebezpiecznym miejscem jest kuchnia. To szczególnie Amerykanie w swoich statystykach pokazują, że kuchnia to miejsce, gdzie powstaje tak naprawdę 60-70% pożarów mieszkań, tak? Bo tam mamy ciecze palne, mamy gazy, mamy gorące powierzchnie, mamy płomienie, a więc kuchnia to takie miejsce,